Witam. Cześć Tamciu. Cześć gościu. Ponownie witam cię. Dwóch gości. O. Duchowości. Cycuś. Albo cycuś. Takiego. Ten słynny twój cycuś. A no to był taki impuls do potężnego rozwoju duchowego. No właśnie, a wydawałoby się, że taki drobiazg. A chciałem go właśnie zgłębić. Co to jest? I zgłębiam do dzisiaj. No właśnie. Powiem ci, no czasami wydaje mi się, że już jestem blisko. Już chwytam i dalej. Ale to wiesz, mam nie śpieszy mi się. Mam dla ciebie dobrą wiadomość. Tak, słucham cię. Podzielę się jednocześnie z naszymi słuchaczami, że mam dla ciebie dobrą wiadomość. Jesteś bliżej niż ci się zdaje. O, to dziękuję ci. No ale posłuchaj, dzisiaj spotkaliśmy się i powiedzieliśmy, że trochę porozmawiamy o naszym życiu, o tym, o takiej... Czemu ono jest takie smutne i właśnie, negatywne? Tak. Dlaczego tyle jest negatywizmu w tym wszystkim, co nas otacza i w sumie w naszym życiu, w to nasze życie, ten negatywizm, on się tak wręcz nie tyle wkrada, on po prostu się wbija, on chce wejść w każdą lukę. No mi się wydaje, że ktoś tego chce, wiesz? Co to jest, powiedz? Takie mam przekonanie. O co tu chodzi? No mi się wydaje, że to chodzi o to, że właśnie ktoś chce tego, żebyśmy my byli takie smutasy i takie... Tak. Bo widzisz, ja jestem gościu ze wsi. No. Ze wschodu. Jakbym już wiedział, że to ktoś mi wciska ciemnotę, no to najpierw bym go zaprosił na piwo. Jakbym mnie nie zrozumiał, to byśmy sobie wyrównali jakieś, wiesz, między sobą, delikatnie mówiąc, uwagi i byłby spokój. No. A tutaj w tej naszej rzeczywistości, w naszym życiu, nie można znaleźć przeciwnika, który nam serwuje na okrągło same ponure sprawy, negatywizmy. Że masz się obawiać, że jesteś kiepski, że tu ci grozi jakiś atak cyber. Tutaj, że odsetki twojego kredytu, którym spłacasz twoje mieszkanie, podnoszą się nagle, bo frank zdrożał. A poza tym jeszcze wiesz, masę takich niby faktów urojonych, które nie istnieją. One po prostu próbują mnie zastraszyć, żebym się bał, żebym się stresował, a nie po to, żebym z radością po tej ziemi chodził. Żebym skorzystał z tej chwili, w której się teraz przejawiłem. I żebym się cieszył, że jak ciebie spotkam, kolegę, was, kochani, dlaczego tak jest? O co to chodzi, panie? No właśnie, o co to chodzi? No jesteśmy niestety, wiesz, hodowlanym szczepem na farmie, który jest wyposażony w wilki, które mają nas pilnować i w tych właścicieli farmy, którzy rządzą tym całym, wiesz, porządkiem. To my, znaczy się, to my co? To my są owieczki, czy my są jakieś... kury? No trochę, trochę kury, trochę owieczki, takie bydlątka. Coś takiego. Ale na szczęście to już się kończy, wiesz, Tomek. Także no, myślę, że przyszedł czas na samorozwój i na to, żeby się uwolnić od tego wszystkiego. I powiem ci jeszcze, że... Farmy się rozpadają. Tak jest. Kochani. Koniec. Myśmy już przeskoczyli przez płot. Już nie wrócimy. Dlaczego? Przez naszą świadomość. Przez naszą świadomość. Kreujemy, podnosimy naszą świadomość. Jeśli jesteś na pewnym poziomie, to nic cię już nie może... zawrócić do tego końca, w którym miałeś być nieszczęśliwy. Tak. Bo wiesz, gdzie jest radość, a gdzie jest ten negatyw. On jest sztuczny, wywoływany. No, właśnie. No, czyli krótko mówiąc, poznawajmy prawdę. Czyli w negatywizmie, w tym wszystkim jest tyle też pozytywizmu, tyle radości, że możemy to pokonać. No ja czuję, że to jest to przesłanie, które ty chciałeś przekazać. Tak. Że tak naprawdę ten negatywizm jest tworem sztucznym. Nie istnieje. Tak jest. Tylko jest specjalnie narzucany. No. Ale my tak naprawdę jesteśmy istotami stworzonymi do szczęścia. I szczęście jest naturalnym stanem. Czyli harmonii. Rzeczywisty. Tak. Mówimy o pewnym spokoju, o harmonii, a nie o tym
takim lęku fałszu wokół, o chaosie. Bo wokół nas ten negatywizm jest kreowany poprzez chaos, który otacza nas. On jest tak słaby w sumie. Ten system, ten cały proces, on się obawia, że on za chwilę upadnie. Bo rzeczywiście on już dociera do takiego momentu, że już dalej nie ma sił. No. I nie podniesie się. A my go naszą świadomością jeszcze pomożemy mu, żeby szybciej. I to jest kwestia czasu, tylko żeby każda istota znalazła w sobie tą radość i to, bo wiesz, dla mnie szczęście nie jest celem. A co jest twoim celem? Rozwój, kroczenie. Jestem wiecznym wędrowcem i idę. Ale chcę iść takimi krokami, które są właściwe. No to kup sobie samochód, będzie szybciej. No tak. No. Może samolot. No. To będę leciał. No. Tak. No ja tak zaszartowałem, bo ja się nie muszę z tym zgadzać akurat to co ty mówisz. To, co robimy na tej ziemi, po co tu jesteśmy, to właśnie jest coś, wydaje mi się, że dotykamy w tej naszej rozmowie istoty tego, dlaczego tu jesteśmy, po co tu jesteśmy, żeby być szczęśliwym. Czy podczas kroczenia, czy podczas jazdy samochodem. Ty kroczysz. Tak, no ja ale jadę. Wiesz... Ja sobie popłynę przez Wisłę. No tak, ale wiesz, to akurat ja to tak widzę. Ja mówię o sobie, że dla mnie jest istotną częścią, wiesz, w moim życiu to, żeby dociekać prawdy, jak gdyby, wiesz, żeby żyć w tej w prawdzie, bo wtedy wydaje mi się, że ja lepiej stawiam swoje kroki. Tak. Natomiast ktoś inny może mu wystarczyć wyłącznie takie po prostu bycie, przejaw sam w sobie. Tak. Tylko ja chciałem zawsze, jak to mówię, wiesz, brać udział zawrotny w tworzeniu najodleglejszych planet, czy w ogóle, wiesz, w powstawaniu tego wszystkiego. Chcesz brać udział? Tak. No, a ja się specjalnie nie śpieszę. Okej. Ale z drugiej strony, to tak teraz to, co mówisz, taki impuls odczułem, że to, jak myślimy, o czym myślimy, to tym jesteśmy. Jeśli przyjmiemy to z zewnątrz, to zaproszenie do tego negatywizmu, do tych różnych zdarzeń pseudo i nasz umysł zasiedlimy tym, one się pojawią i będziemy nad tym myśleć, to będziemy w tym tkwić. Trzeba to odrzucać. Tak, no wiesz, bo my tak to ładnie nazywamy świadomością, wiesz, ale tak naprawdę chodzi o to, żeby wziąć swoje życie we własne ręce, żeby nie ktoś odpowiadał za nasze życie i nim sterował, tylko żebyśmy my sami je wzięli we własne ręce. Każdy w swoje. Nie tak, że wiesz, ja słucham ciebie i ty i będę za tobą szedł, bo wtedy będę szedł w twoich butach. A ty masz trochę inny numer buta chyba. Nie będę chodził w twoich butach. Ja nie mam zbyt dużej stopy. Ja też nie mam zbyt dużej. Ty masz nawet taką fajną, tak ze 41 masz, nie? No, coś takiego. To mógłbym iść w twoich butach, ale nie będę chodził w twoich coś butach. Coś takiego, cycuś. No. Na bosaka będę chodził. To od ciebie się nauczyłem chodzenia na bosaka. Właśnie, czyli żeby być zadowolonym, cieszącym się z życia, radosnym, nie musimy posiadać wielkich dóbr. Nie musimy być wielkimi rządzącymi, wielkimi udającymi, że jesteśmy wielcy. Po prostu być sobą w tej naturze, na tej ziemi. Tak wiele nam daje, chce dać matka natura, przyroda, która nas otacza, która jest w harmonii. Spróbuj kiedyś w spokoju stanąć, usiąść, położyć się i tak popatrzeć na drzewa, wsłuchać się w dźwięki. Ile tam jest spokoju i radości. Bez potrzeby niepokojenia się jakimiś faktami gdzieś tysiące mil, kilometrów od nas. Tam są inne istoty, które mają swoje życie, a mamy tutaj.
No tak, tak. To masz rację. Oczywiście, że jest to sposób na znajdywanie tej właściwej drogi. Właśnie wejść w ciszę. Nie można tego zrobić, moim zdaniem, bez pokory. I to, że ja mówię, wiesz, że chciałbym brać udział zawrotny w budowaniu tego wszystkiego, to nie znaczy, że nie ma w tym pokory. Bo to nie znaczy, że ja się uważam za kogoś wielkiego. O, jeśli ja jestem wielkim adwokatem, tak, albo wielkim politykiem, zobacz, co ja robię, albo tak, wielkim biznesmenem, bójcie się wszyscy, aż się siebie przestraszam. Bo no właśnie. To co to jest? No to wiesz, jest bańka nadmuchana. Oczywiście, że tak. Bańka nadmuchana. Nie wierzcie temu, kochani. To jest dziadostwo. Przynajmniej ja nie tak wiem. Samo przeminie, jak przeminie to ciało. Natomiast duch zostaje. I z czym on zostaje? Z tym adwokatem? Z tym prawnikiem? No, adwokatem to... poczekaj. O, przepraszam. Bo rozumiem. Czasem poważna sprawa. Czasem drinknąć adwokata, to ja... Taka mała 25 minut. A, o nim tak, mówisz. Tak, no, adwokacie. Tak, no. Temat się powoli wyczerpuje, więc... Znowu już zeszliśmy na te tory takie, widzę, że czujesz potrzebę. Zmierzamy, jednak... zmierzamy, tak, tak. Więc chyba... Piwko. Po pierwsze, odżegnujemy się od negatywizmu. Tak jest. Kochamy radość tu i teraz. Tak jest. No, wykonaliśmy małą między nami rozmowę. Dziękuję ci serdecznie, gościu. Dziękuję ci bardzo. To co, wskoczymy? No dobra. Dziękuję. Cześć.